Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Song of Nunu. Kontynuujemy naszą przygodę dwóch przyjaciół, którzy przemierzają zamarzniętą krainę Freljordu. No i tak, szybciej niż wiatr! Mieliśmy sobie, z tego co pamiętam, wykuć kociołek, bo nam tam Braum chyba kazał. I spotkaliśmy Orna. Orn nie chciał nas zbytnio ugościć i kazał sobie nam samemu w sumie zrobić ten kociołek. No i właśnie. Czy nam się to udało? Powiem wam osobiście, że... Ej, co to za zapach? Czy ja czuję przepalone futro? Żartuję, puchaty. Właśnie. No i tak, Orn kazał sobie samemu wykuć to wszystko. I pytanie, czy nam się to uda zrobić? To jest dobre pytanie. Ja mam tu przeskoczyć, czy dam radę? A, tutaj jesteś, gagatku. O, mam cię. Kiciuś. Hop. Stoimy. Udało. Szybciej. No, ty się uspokój. Ornie, do czego jest ta przestrzeń? Mieści całe mnóstwo ustrojstw. Tam się układa rzeczy. Nie narób bałaganu. Które? O czym my mówimy? Chyba nie tu? A może i tu? Aha, dobra, jednak tutaj. O, rozumiem. To obraca tymi cośkami. Żadnymi cośkami. Węzłami. Które węzły? Tymi węzłami. Widzę. Tylko teraz pytanie, co mi z tego, że ja to widzę? Co to jest? No tak, więc tu mamy rudę. To nie zadziała, puchatku. No tak, łapie. Musimy tylko znaleźć dobrą drogę. Zaraz zadziała, spokojnie. Pyk. Świetnie, mamy drogę. Tak dużo trzeba było? No bez przesady. Dobra, opa. Leci. I prowadzi prosto do pieca. Kolejny krok ukończony. Co mamy dalej? No, myślałem, że im powiesz, ej. Myślałem, że powiecie, co mamy zrobić. Nie no, ale to chyba już wszystko. Chyba wszystko. Co tutaj było? Ej, naprawiliśmy to. No, elegancko. Dobra, już nie musimy sapać tutaj. Szybciej niż wiatr! No dobra. A teraz mamy skrót! W tej kuźni nie ma żadnych skrótów, chłopcze. Perfekcja potrzebuje czasu. Tak jest! Ale i tak używamy tego skrótu, co nie ujął? Dobra, musimy delikatnie tutaj pod... kręcić temperaturkę. Chyba to trochę za mało, Willum. No bo on się tam trochę. Nie wiedziałem, że trzeba na maksa rozmiotić. Patrz, mamy ogień! Dobra. Zdaje się, że to już wszystko. Chodźmy, powiemy Ornowi. Jak tam wejść teraz? Tak normalnie? Sam zjechał. Chyba nie działa tak, jak powinien. Rozumiem. Tak jest. Wystarczająco dobrze. Zdaje się. Co zrobiliśmy nie tak? Nic. Tak, wychłodzony piec powinien się odpowiednio nagrzać. Na kolejną zimę. A może nawet na dwie. Porę roku czy dwie? Musi być jakiś szybszy sposób. Tak.
pracowni, w której płonie. A teraz miał być kociołek, tak? Zaraz. To pomożesz nam? Tak. Ale nie tak szybko, mała iskro. Żeby stworzyć kociołek godny kuźni Orna, potrzebne mi będą pewne materiały. Materiały, które nie są zbyt powszechne. Nie martw się. My znamy wszystko we Freljordzie. Co nie, Willump? Cóż? Słyszeliście o owocu zimojagody? Willump? Owoc zimojagody rośnie tylko w jednym miejscu. W twierdzy. Twierdzy? Takiej wieży strażniczej? W takim zamku, mała iskro. Znajdźcie zimojagodę i przynieście mi ją. Prościzna. Czy coś jeszcze? Skoro tak znacie wszystko we Freljordzie, pewnie słyszeliście też o Kalurelu. No. Gdzieś mi się obiło. Przypomnij mi tylko, co to ten... Keller? Kalurel przebywa w lodowym ogrodzie. Od razu go poznacie. Będę potrzebować ofiary od Kalurela, żeby wykuć ten wasz kociołek. Owoc zimojagody z zamku? Ofiara od tajemniczego Kalurela. Zrozumiano. Dobrze. To już was nie ma. No to lecimy. Tutaj rozumiem, że nic nie ma. Czy może są w błędzie? Być może coś tu jeszcze jest. Zobaczmy, zobaczmy. Nope. Chyba tu nic nie ma. Ornie. Hop. Nawet druwak by nas nie złapał. Być może. Dobra. To tak. Pierwsza stacja to będzie zimojagoda. Czyli znów trzeba użyć szpadla. Panie Padel? Nie, nie pomijamy. Pyk i lecimy. I jesteśmy! W życiu się do tego nie przyzwyczaję. Potrzebujemy zimojagody z twierdzy, zamku, czy czegoś takiego. No i ofiary od Kalurela, który jest w lodowym ogrodzie. Czego poszukamy najpierw? Dobra, ja zdecyduję. Szybciej niż wiatr! Wydaje mi się, że twierdzę to my tam widzimy w oddali jakąś. Aczkolwiek, czy to jest ta twierdza? Jak tu wysoko. Jak tu wysoko, tak wiecie, sprawdzę sobie przy okazji, czy nie ma tu jeszcze nigdzie na przykład żadnego obeliska, czy czegoś takiego podobnego, co my tam zbieramy sobie w międzyczasie, ale chyba nie ma. Chyba nie ma nic. Ale grzybkę raczej nie zjemy. Chociaż te niebieskie kwiatki są dosyć intrygujące, ale chyba też nie są na w żaden sposób potrzebne. No cóż, dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, no tutaj już widać tą twierdzę. W ogóle jakiś portal jest. Zimojagoda ma być w tej mrocznej twierdzy, a Kalurel jest w przeciwną stronę. Przeciwną tam? Tam jest twierdza. Kurde, nie wiem. Dobra, idziemy początkowo tak, jak zakładaliśmy. Najpierw twierdza. Różowiec najlepiej. FPS-y proszę nie spadać. FPS-y nie spadamy, my jesteśmy PC Master Race, my nie jesteśmy konsolowi, pamiętajcie. Nigdy w życiu nie miałem konsoli. To znaczy, grałem na konsolach, ale nie miałem. To chyba jest nasze wejście do czarnej twierdzy. Wiesz, jakie mam problemy na przykład na Rogu Ally zagrać jakiegoś FPS-a, czy na przykład, nie wiem, teraz była promocja na Epiku. Taką gierkę dosyć dynamiczną. Kurde, nie pamiętam. I ona była za Trico. To jest taka naprawdę dynamiczna gierka. Ghost Runner? Nie chcę głupoty pierdyknąć, a wiem, że mogę tak zrobić. Obo! No kurde, no naprawdę ty mi to zrobiłeś? Jak to się zdarzyło? Nie wiem. No i teraz mam takie problemy, żeby cokolwiek tam zrobić.
przez... No, po prostu się poddałem. No, to się poddałem, bo no, ja nie umiem grać na padach takie gry. No, bo w Nunu jest mi ciężko, a to dopiero takie bardzo, bardzo dynamiczne gry. Nie wiem, naprawdę. Konsolowcy jesteście kurwa masochistami. Nie wiem, czy w tych odcinkach. Fuck. Miałem tu nie przekonać. Można to zapewnić. Jak myślisz, kto by wygrał w siłowaniu na rękę? Ty czy Brown? Ty? O, no weź! Brown pokonał setki armii i to tylko jedną ręką. Ale ty masz cztery ręce? No dobra, coś w tym jest. Tylko odrosło od razu. Tutaj. Op. Więc tak, konsolowcy, dla mnie jesteście naprawdę pod tym względem mistrzami. Pod tym względem, że mi się kurwa chce. Totalnie, niby się nie chciało. Ja się zbytnio irytuję. Oto i oto Deliardu! Nie przesadzaj, nie przesadzaj. Tam coś jeszcze jest. Tak! O, nie spadli. Dobra, wleźliśmy jako tako, ale wleźliśmy. Żadnych wilków nie widać. Dobra. Okej, lekkie cięcie, przepraszam bardzo, to. Tu chyba nic nie daje. W sumie tutaj też nic tam to nie da, ale tak zamrozimy. No nie wiem, zrobiłem sobie taki mikro tempik tutaj. To mi dało to, że to rozwaliłem. Nie wiem. Coś jest? Chyba nie. Jakieś wejście, ale chyba nie. Dobra, no raczej tutaj nic nie znajdziemy, to chyba była po prostu druga trasa. Taka dosyć troszeczkę dłuższa, ale druga. W której nic chyba nie ma. Glossarius muszę wam w końcu pokazać, bo też non-stop coś zdobywamy, a nic jeszcze tam nie pokazałem. Kurde, wiecie co, mam wrażenie, ja to zrobię. Kurwa, wiedziałem, że to się tak stanie. Ja to zrobię, bo ja jestem niemalże pewny, że coś tu jest. Nie wiem czemu. Ale no jak? Czemu ty spadłeś i się zabiłeś? Klatku. To jest głupie. Pod tym względem to jest beznadziejnie głupie. Zobaczyć, czy coś tam będzie. Jestem z tych ciekawskich. Fuck. Dobra. Naprawdę tam nic... On skacze dziko. Prawda, mam wrażenie, że coś tam może być. Okej, okay, to nie było tu, to było już tam dalej? Tak, tam dalej. Wow, to było super! Chcę częściej robić lód! Nie mów tego, Nunu. To było złe. No wiedziałem, że coś tu będzie. Nawet drubask by nas nie złapał. Willung, postawisz mnie na dole? Prosy! Wchodzisz czy nie wchodzisz? No nie wchodzisz, jest skoporo. O. Co ci jest? Odblokowano nowego poro! Porororororo! Porosy ze mną chodzą, dobra. Ja muszę śpić. No, masz szczęście. No, te idą za nami. Dobra, Willump, idziemy. A?
Teraz prosto w lewo i na drzewo. Znaczy i dobrze, że się cofnąłem. Dobrze się cofnąłem, bo coś tu jednak było. Ale ja powiem, byłbym zirytowany, jeżeli by tam nic jednak nie było. Opa. Teraz możemy już śmiało iść tam, gdzie byliśmy. Op. To jest łatwa droga, więc nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Okej. Dobra, teraz kolejna zagadka. Rozumiem, że musimy się jakoś dostać tutaj na górę. Myślę, że to też jestem w stanie zrobić. Co mi to dalej dało, to nie wiem. Oto i oto Seriordu! Co mi to dało? Nie wiem, co się zdarzyło, ale okej. Dobra. Udało nam się ogarnąć tutaj nasz wodospad, tylko i wyłącznie. I chyba już teraz wyjdziemy, tak, wyjdziemy. Może da się to zniszczyć, ten stawa, ale nie. To musi być ta twierdza. Rozejrzyjmy się tutaj. Z tego, co mówił Orn, zimojagoda rośnie gdzieś w środku. No okej. To tutaj widzę, że trochę jakby benzyny było. Dobrze mi się wydaje. Mogę to zmrazić? Nie. No, no tutaj nie czyn, Willum. Nie podpowiadaj. To nieładnie. Ja ci nie podpowiadałem. Dobra. Tu nie wyjdziemy. Tu nie wejdziemy. I wychodzi na to, że jednak... Szybciej niż wiatr! Możliwe, iż na pewno będziemy tego używać. Magowie lodu! Nie? Kurde. Dziesiątkę! Tam to jest benzyna. Czyli jednak dobrze mi się wydawało, widziałem kotecka. Hop. Doskoczę? Nie doskoczę. Nie doskoczę. Zamarznięte! Oj tak! Ale tu już doskoczę. Raczej przeskoczę. Trochę niepokojące to miejsce. Przypomina cytadelę mrocznej straży. Bo to jest cytadela mrocznej straży. Koleżko. Szybciej, szybciej, szybciej! Przejście? Puchatku, chcę zejść. To co to jest? No dobra, dziwnie się tu idzie. Jest sporo. Ile tu porosłów tak w ogóle? O, chyba było dobre. Co? No raczej. Dobra, możemy iść. Sporo uradowane. Teraz śmiało. Dobra, Puchatku. Weź mnie. Nawet Drumbat by nas nie złapał. Lećmy po tą jagodę. Patrz na ten zwodzony most. Jak się go opuszcza? Tak, zdaje się, że te pnącza go blokują.
To zniszczyło ten blok lodu. Może jesteś wystarczająco silny, żeby poruszyć tę przekładnię. Myślę, więc jestem, więc myślę. Dobra, jakbym chciał na chwilę na myszkę się przerzucić. Nope. Nadal dostają. Czyli to chyba jeszcze nie to. Dobra, wejdźmy na górę. Co tutaj się dzieje? Jest coś wybuchowego. O, palisz to? Dziękuję. Tak, trzeba się też zająć drugą stroną. No to to logiczne. Opa! No naprawdę, Jezu, no gro, proszę cię. Nie mogę zejść inaczej, bo... nie wiem, mój dom zabije. Głupota. To jest w ogóle druga strona, czy nie? Chyba nie. Shit. Dobra, tylko to nic nie dało. Lód blokuje łańcuch. Musimy go rozbić. Nie wiem, może w inny sposób. Dobra, to się udało. No to musimy jakoś inaczej zrobić. Musimy delikatnie tutaj podeprzeć. O, o, było, było, było. Tyk. Dobra, chyba w porządku. To rozbiliśmy. No i teraz wychodzi na to, że musimy tylko po prostu tutaj strzelić. Jak, wyjdzie czy nie wyjdzie? Z dwóch stron trzeba, oh shit happens. Spodziewałbym się u tego. Dobra, tylko tak, musimy to zrobić w dwóch miejscach na raz. Tu rozumiem, że nie ma nic. Popsuło się. Przepraszam za to. Więc tak, chodzi na to, że tu musimy strzelić. Kurwa, naprawdę spadłeś. Jezu. Ja inaczej tego też nie mogę zrobić w ten sposób. No wiem, wiem. Doskonale to wiem. Czekamy tu, ja? Kurwa, no i zjebałem. Nie umiem przeciwnić na odcinkach. Ja wiem, że trzeba zrobić, tylko to trzeba do takiej organizacji, a ja jestem trochę upośledzony ostatnimi czasy. No, ej! Czustwo! Czustwo!
No. Teraz na poszukiwania zimo jagody. Teraz się udało. Dobra, nawet chyba widzę tu zimą jagodę. Wygląda trochę to serce jak Ferrari. Tylko tutaj to wygląda troszeczkę dziwnie. Jakbyśmy mieli z czymś walczyć. A najprawdopodobniej hej, z Sandrą. Spójrz! Tu w podłodze jest coś wyryte. Ciekawe co to może być. Illuminati. Dzisiaj w ogóle nie jesteś sobą, puchatku, wiesz? Wow! Więc to jest jeden z potworów z pustki. Wygląda jak ten, który walczył z Aniwią tam przy jaskini. I te posągi spoglądające z wysoka. Chwila. Znam tę historię. Bez słuchu jedna, bez wzroku druga, trzecia bez głosu zrodzona. To przecież trzy siostry walczyły przeciwko otchłani. I jedna z nich nazywała się Lisandra, jak wiedźma lodu. Co o tym myślisz, Willum? Super ekscytujące, co nie? I tylko tyle masz do powiedzenia? Co w ciebie wstąpiło przez tę całą pustkę? A co to za iskrzące kule? Tam nie bój nic. Nie podskoczą. Zobaczysz. O! Odłoń trochę! Dobra, już wiem jak zrobić. O nie! Jest ich więcej! O, jak mi nie przykro! Dobra, mamy was. Tyk, ostatni. Tyk, walnięci. O nie, jest ich więcej. Uwaga! To mi auto... Autolokal? Anulowali, czy jak? No, no, ultuje. Można było, można. Wow! Zamroziłeś calutkie pomieszczenie? Ćwiczyłeś coś? Dawaj, Willum! No teraz to widzę, że coś trenował. Widzę, że szóstkę wbił, hey, koniaczek. Willum! Zamroziłeś wiedźmę lodu. Wiedźmę loda. Jak się już śmiejemy, to się śmiejemy. Zimo jagoda! Jak błyszczy! Nareszcie! Ciężka praca popłaca, Willu! Jakie małe! O nie, nie! Żadnych gryzów! No teraz to można chyba wziąć. Nie? Wyglądek można było sadzić do tego gryza. Nie, nie, nie skacz. Nie wolno skakać w ten sposób. Dobra. No dobra, więc Orm chciał dwie rzeczy. Mamy już owoc zimojagody. Taki jest plan. Byliśmy na zachodzie, to czas na wschód. No dobra. Faktycznie Orn chciał dwie rzeczy. Tylko... coś mnie tu nie pasuje. Zamrażamy! Którędy ja mam iść? Żeby nic nie ominąć.
to takie widzę, że dwojakie troszeczkę. Wiem, że tego nie zamrozimy, tak? Już myślałem, że zamroziliśmy. To bliżej? Można to zlodowić! No nie widać. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Dobra, widzę, że tam jest jakieś przejście chyba. Hop. Hop. I hop. Szybciej, szybciej, szybciej! No nie, nie wiem, co szybciej mi powiedziałem. Szybciej niż Anivia! Au. W porządku? A więc dawno temu trzy siostry prowadziły wojnę? Przeciwko pustce? Tak jakby? No dobra. To który lud jest silniejszy? Mroczny czy prawdziwy? Oj, no weź, Willum! Nigdy nie chcesz o tym mówić! To znaczy, że coś kombinuje. Dobra, tędy przejścia nie ma. Zero budeł! Op. Next, please. Mam cię! A, tutaj grać możemy. Okej, okay. Odłóż to. Nie! Zepsuło mnie! Zepsuło mnie! Nie chciałem tego zrobić w ten sposób. No to wiem. Zrozumiem, że tu się... Tak, to nie... Kurwa! Willum, ty gadzie! Oto i oto Meliordu! Pyk. Opa, no i zrobione. Myśl, Shiro, myśl. Tam coś jest. Coś to mnie intryguje. Na dół, kumplu? A tutaj mamy... Ash? No, masz rację. To Avorosa, ale łatwo je ze sobą pomylić, co nie? Ależ ten błękit idealnie pasuje do blasku łuku z prawdziwego lodu. Cudne! Avorosa? Tego nie znam. Dziesiątkę! No, też na solo? Też na solo, jesteś pewny? Oż ty gnoju. Au, au! Masz dwie łapy, cztery łapy, nie dwie. Dobra, idziemy. Były kumplu. Wyklawisz. No dobra, wychodzimy do punktu kulminacyjnego. Został nam tylko Kelurel. Już prawie. I co, tutaj? Hej, Willum, co to za zapach? To... ty, puchatku? Och, potrzebna ci kąpiel. Serio. O nie, zaraz. To ja! Pachnie całkiem nieźle. Nawet druwak by nas nie złapał. Willum, postawisz mnie na dole? Obstawiam, że tu jest sporo. W końcu jakaś tutaj delikatna przynajmniej zagadeczka. Dobrze, dobrze. A raz, Willum. 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 Jak zwał, tak zwał. Tak. To było głupie. Okej. Pilny jest, nie powiem.
Dobra. Nope. A to to. Dobra, dobra, już. Gotowe. Idę, idę, pora, nie płacz. Ojej, no co za słodziak. Żebyś jeszcze się nie wpierdolił tam, gdzie nie trzeba, to było dobrze. Mi go wyliczyło. No tak. Dobra, idziemy dalej. Willump, Willump. Jak zwał, tak zwał. Idziemy. Co ty robisz? Co ty za pieska robisz? A ty? Spoko, spoko, nie podpowiadaj, ja wiem, co skunary sam zrobić. Chyba. Tu dalej nic nie ma. Może byś miał już iść. Zresztą jak walę na przykład te kozy. Mieszką. Oczywiście gdyby nie to, że gram na padzie, byłoby łatwiej. Nie, oczywiście to muszę musi być na padzie, nie wiem, cholera, ale... Dobra. Niech będzie i padę. Wyżej, wyżej. Hej, te drzwi wyglądają lodowo. Może prowadzą do tego lodowego ogrodu, o którym mówił Orn. Fajnie, to idziemy dalej. Otwarte. Hop. Zamknęło się za nami? Nie zamknęło się za nami. Dobra, te posągi wyglądają... A jednak. Te posągi wyglądają dziwnie. Myślisz, że to może być ten Kalurel? Orn powiedział, że musimy dostać coś od Kalurela, ale ja nawet nie wiem, co to jest Kalurel. Tak, jest tylko jeden sposób. Poszukiwania! Dokładnie. To miała być chyba ofiara, teraz pamiętam. Dobra, tam już widzę jakąś dziurę. Jakąś jaskinię. Chcę zejść. Kurde. Gdzie jest skrzynka? Willump! Willump. Tu coś mamy. Okej, moi drodzy, delikatne cięcie, bo mi gra wykraszowała, nie wiem czemu. Ale już powinno być w porządku. Okej, do góry. Kumplu. Co machasz, co machasz? No i widzę ten prawdziwy lód, tak. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Wow, ale masz loda. Nie możesz zeskoczyć? Spokojnie, pomogę ci. Luzik arbuzik, lecisz. Co ty z tym zrobisz, puchatku? I? Użyj magicznego lodu, aby naprawić zniszczone obiekty. Pyk, 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 pyk. Nieźle! Magiczny lód naprawił most! No to było ambitne, to było ambitne. Można powiedzieć, że się udało. Chodź.
Gremlinie. Wow! Willump! Patrz, co to jest! Posągi? To kto mógł je zrobić? Są... niesamowite! No ładnie, tu nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie jest ładnie. Ja! Spójrz im w oczy. Wszystko jest zrobione. Hej, no Willump! A wiesz, jakie są ich spojrzenia? Lodowate. Jaki suchar. Jaki suchar, panie. Zdobył miejsce na bitwę na ścieżki. Kolejna bitwa na śnieżki? Ostatnio przegrałeś, wiesz o tym. Witajcie, ludziska, na kolejnej bitwie między Nunu, najmniejszym Notai, a Willumpem, największym Yeti! Ale! Chodź ty gnoju! Tu jest! Śnieżkowym królem! Nie wygrasz! Wsiadłeś! Prowadzę! Kurde! Jej! Wygrywam! Easy! Jedynym prawdziwym panem śnieżek. Lepiej się poddaj. Ty chyba nie na serio. Ja zawsze wygrywam. Wiesz, Willump, tak sobie myślę. Moglibyśmy zorganizować pierwszy freljordzki turniej walki na śnieżki. Tylko dla legend. No, Brown na pewno dostałby się do finału. Został tarczą, to z pewnością. Tą tarczą to z pewnością. Dobra, czy tu jest jeszcze jakieś przejście? To jest dobre pytanie. Coś tu jest. Coś tu jest. Co ty wyrzeżesz? Jak kamień? Magia. Tam coś jest. Słyszę. A, no właśnie. Coś tu mamy. Tu będziemy grać. Nie widzę. Jeszcze raz. Pyk, pyk. 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 Easy. Dziwnych posągach. Piosenka mówi chyba, że one żyją. Tak jakby... dziwna była ta piosenka. Ale piękna. Dobra, moi drodzy. A tymczasem no, to by było na tyle. Rozchmurz się! Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja z niej filmu Ground was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Song of Nunu. Trzymajcie się. Hej, hej!